W tym filmie pomnożymy 36 razy 27, czyli pomnożymy liczbę dwucyfrową razy inną liczbę, też dwucyfrową. Zrobimy to w taki sposób, że najpierw pomnożymy 36 razy 7, obliczymy ile to jest, potem pomnożymy 36 razy 20 i też otrzymamy jakiś wynik tego mnożenia, a potem dodamy do siebie te dwie liczby. Chciałbym najpierw pokazać Wam, jak taki proces przebiega. Potem wykonamy to mnożenie jeszcze raz i pokażę Wam, co każda z tych cyfr oznacza. No to zacznijmy od samego procesu mnożenia. Pomnożymy najpierw 7 razy 36. Zaczynamy od kolumny jedności. 7 razy 6 równa się 42. Zapisuję 2 tutaj w kolumnie jedności, a 4, które reprezentuje 40, przenoszę do kolumny dziesiątek. 7 razy 3 równa się 21, dodać 4 równa się 25. Mogę od razu zapisać 25 tutaj. Nie mamy kolejnej kolumny, do której moglibyśmy przenieść tę dwójkę, więc możemy zapisać ją od razu tu na dole, na pozycji setek. Teraz przenosimy się o jedną pozycję w lewo. Ta czwórka nie będzie nam już potrzebna. Przed chwilą obliczyliśmy, ile to jest 7 razy 36. 7 razy 36 to jest 252. Teraz policzymy, ile to jest 36 razy 20. Żeby się kolumny zgadzały, nie będziemy nic zapisywać w jednościach, tylko pierwszy wynik zapiszemy o jedną pozycję w lewo, czyli na miejscu dziesiątek. Bo mnożymy górną liczbę razy dwójkę znajdującą się na pozycji dziesiątek. To nie jest po prostu dwójka, to jest dwudziestka. Jeżeli przesuniemy zapisywanie tego, co teraz robimy, o jedną kolumnę w lewo do pozycji dziesiątek, to możemy traktować wszystkie te cyfry bezpośrednio, bez zastanawiania się, która jest na której pozycji. 2 razy 6 równa się 12. Dwójkę zapisujemy tu, jedynkę przenosimy. 2 razy 3 równa się 6. Dodać 1 równa się 7. I właśnie obliczyliśmy, że 36 razy 2 równa się 72. Gdybyśmy spojrzeli jeszcze na pozycje, na których poszczególne cyfry stoją, to można powiedzieć, że właśnie obliczyliśmy, że 36 razy 20 równa się 720. Siódemka w kolumnie setek, dwójka w kolumnie dziesiątek i nic, czyli 0 w kolumnie jedności. Wszystko dlatego, że to 2 oznacza tak naprawdę 20. Dwójka na pozycji dziesiątek oznacza 20. Teraz możemy dodać te dwie rzeczy, bo 36 razy 27 to to samo, co 36 razy 20, dodać 36 razy 7. Dodajemy. 2 dodać 0 równa się 2, 5 dodać 2 równa się 7, 2 dodać 7 równa się 9. I otrzymaliśmy 972. Teraz obliczymy jeszcze raz dokładnie to samo zadanie, ale będziemy zastanawiali się, co które cyfry reprezentują. Mam nadzieję, że widzieliście przed chwilą dokładnie, jak przebiega sam proces mnożenia pisemnego. Teraz zagłębimy się w znaczenie poszczególnych cyfr. No to jeszcze raz. Mnożymy 36 razy 7. 7 razy 6 równa się 42. 42. 2 zapisujemy na pozycji jedności, 40 zapisujemy na pozycji dziesiątek. To 4 reprezentuje 40. 7 razy 30 równa się 210. Dodać 40 równa się 250. 252 już mamy na pozycji jedności, razem 252. 36 razy 7 równa się 252. Czwórkę zostawiamy, spełniła już swoją rolę. Teraz będziemy mnożyć 20 razy 36. Po kolei 20 razy 6 równa się 120. 20, czyli 2 zapiszemy na pozycji dziesiątek, 100 przeniesiemy, czyli zapiszemy 1 na pozycji setek. Teraz 20 razy 30 da nam to 600. Dodamy jeszcze jedną setkę i otrzymamy 700. Czyli 7 zapiszemy na pozycji setek. I właśnie obliczyliśmy, że 36 razy 20 równa się 720. 7 na pozycji setek, 2 na pozycji dziesiątek. Dodajemy tak samo jak poprzednio i otrzymujemy 972.